tej chwili znajdujemy się na budowie przystani sezonowej. Budowa jest na etapie, jakby pierwszym etapie, tak zwanym rozruchu. Są to roboty związane z wykonaniem fundamentów ściany oporowej i fundamentów budynku. I są to, na tej budowie są to najważniejsze roboty. Najważniejsze dlatego, że wystąpiły tu trudności, które my przewidywaliśmy przed przystąpieniem do robót, że będą związane z posadowieniem wód gruntowych. Poradziliśmy sobie, jesteśmy w tej chwili jak gdyby na półmetku tych robót. Jak widać, przygotowujemy zbrojenie pod ścianę oporową i myślę, że przed świętami te roboty zostaną zakończone. Najważniejszą robotą, jaką musimy tutaj wykonać, to po prostu wyjść ponad grunt, doprowadzić budowę do stanu zerowego, czyli do fundamentów, i wtedy na spokojnie rozpoczynamy roboty murarskie. Będziemy rozpoczynali też równolegle roboty związane z demontażem tutaj podbruku. Tutaj będą prowadzone instalacje zewnętrzne, wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne. A tutaj mamy budowę budynku socjalnego i on będzie przeznaczony generalnie do obsługi tutaj tej przystani. O dosyć wysokim standardzie. Oprócz swoich pomieszczeń socjalnych typu toalety, łazienki, będzie też posiadał scenę, która ma być wykorzystywana do jakichś wydarzeń kulturalnych, które będą akurat możliwe do zorganizowania w tym miejscu. Generalnie w tej chwili skupiamy się na budowie budynku. To jest najważniejsze i tutaj jak gdyby wszystkie siły skierowaliśmy. Pozostałe etapy robót, czyli te roboty zewnętrznych sieci, montaż odnóg cumowniczych i te roboty związane z zagospodarowaniem terenu, zieleń, będziemy robili w tym już tak ostatnim okresie, czyli planujemy to od połowy maja do zakończenia inwestycji. Nogi cumownicze i całe wyposażenie tej przystani będzie dostarczane w elementach gotowych i trzeba będzie to tylko montować. Widzimy, w tej chwili nie ma żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o termin wykonania robót, chociaż zdajemy sobie sprawę, że jest to termin napięty, ale my jesteśmy na to przygotowani.